Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przychodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Postawa siedząca podczas liturgii słowa wyraża te słowa Samuela. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Może nawet raczej moglibyśmy powiedzieć: Panie Boże, Tato, proszę mów. Potrzebuję Twojego słowa. Chcę Cię usłyszeć. Pragnę usłyszeć Boże Słowo. Właśnie po tutaj przychodzimy. Nie po słowo ludzkie, ale po Słowo Boże. Niedziela Słowa Bożego. Kiedy papież Franciszek ustanowił właśnie tą, rok temu, tą niedzielę, jako niedzielę Słowa Bożego, miał na myśli takie sprowokowanie, żeby czytać Pismo Święte nie tyle w tę niedzielę, ale żeby sięgać do niej każdego dnia. Aby Biblia nie była dla nas jedną z wielu książek, ale była tą jedyną, najważniejszą księgą, która zawiera w sobie słowa, które dają życie. I nieraz możemy mieć poczucie, że Pan Bóg milczy. Nieraz czujemy się osamotnieni, tak jakby trochę o nas zapomniał, jakby nie dawał sobie znać, że skąd mam wiedzieć, co On myśli, skoro milczy. Ale jednocześnie nasza Biblia jest wciąż zamknięta. Nie zapomnę jednego małżeństwa, które bardzo przeżywało poronienie, doświadczenie straty dziecka, pewien trud, zmaganie, może nawet rozpacz. Ale kiedy słuchałem tym, co przeżywali, jak się dzielili, to bardzo mi dożyło to, że sięgali do Słowa Bożego każdego dnia. I też mówili dalej, że właśnie od tego dnia, kiedy to się wydarzyło, kiedy doświadczyli tej straty, kiedy pojawiły się łzy, smutek, właśnie razem otwierali Słowo Boże, jakie daje Kościół na dany dzień, jaki fragment. I pośród tych
różnych trudnych chwil, może łez, smutku. Niezwykłe było w nich to, że w nich było światło i nadzieja. Że mieli takie doświadczenie, że każdego dnia, jak ten czas upływał, mieli wrażenie, że właśnie Pan Bóg jest z nimi. Że to słowo kieruje jakby specjalnie dla nich. Że On jest z nimi i dalej będzie prowadził. To było ich doświadczenie. Doświadczenie Słowa Bożego, które jest żywe. Gdzie pragnęli usłyszeć Boży głos, Boże Słowo. I Bóg nie milczał, ale do nich mówił osobiście. Właśnie tym bardziej w tych trudnych chwilach. Dzisiaj mieliśmy okazję wysłuchać fragmentu z Księgi Jonasza. Kiedy już Jonasz poszedł za tym Słowem. Bo za pierwszym razem Pan mówił mu: idź do Niniwy i głoś mieszkańcom tego wielkiego miasta, żeby się nawrócili. Bo potrzeba im zanieść ratunek. Jednak mieszkańcy Niniwy reprezentowali naród, który prześladował naród Jonasza. I Jonasz w tej przekorze, może złości, w tym braku przebaczenia, opierał się, jak mogę do nich iść i głosić im Boże Słowo. A może lepiej nie pójdę. Niech im się stanie tak, jak im się może należy. I Jonasz uciekł. Uciekł przed tym wołaniem Boga. Wołaniem Boga z miłości. Ale Pan, jak dzisiaj usłyszeliśmy, przemówił do Jonasza po raz drugi. Wstań, idź do Niniwy i głoś jej. Jeszcze chwilę wcześniej był pewien epizod, do którego zachęcam zajrzeć. Księga Jonasza jest niesamowita. I Jonasz poszedł. W końcu poszedł za tym Bożym wezwaniem. I dokonało się. Rzeczywiście się nawrócili. I Jonasz doświadczył miłości Boga i ci mieszkańcy Niniwy. Osobiście Jonasz jest mi bardzo bliski przez to jego uciekanie. Właśnie Pan Bóg przez niego do mnie przemawiał w czasie seminarium, kiedy miałem też pewne opory. Chciałem się wykręcić Panu Bogu i mówię, to nie ta droga, że może to nie kapłaństwo. I Pan Bóg niezwykle mnie ratował, szukał przez tego właśnie Jonasza. Był takim moim towarzyszem. Doświadczyłem tego właśnie, jak Pan Bóg przez swoje słowo prowadzi. A przez ten tydzień właśnie Jonasz też, myślę, nam wszystkim pokazuje, żeby nie uciekać. Nie uciekać przed Bogiem, bo w tym kryje się piękne zaproszenie do czegoś nowego. Bo Pan Bóg każdego dnia do czegoś nas zaprasza. Do pewnych zajęć, może nieraz obowiązków, nieraz może wyzwań, może jakichś rozmów. I najchętniej byśmy chcieli się wykręcić, żeby tego nie zrobić, że może do tego nie doszło. Próbujemy uciekać jak Jonasz. Ale historia Jonasza pokazuje nam właśnie, że kiedy pójdziemy za Bożym Słowem, to za nim kryje się życie, że Bóg posyła swoje Słowo z miłości, bo chce dać nam życie, Słowo życia. I może być tak, że o coś prosi żona, może coś prosi mąż, może dzieci, może pewne sprawy w pracy, może ktoś prosi o pomoc, przysługę. A my się wykręcamy, bo będzie to nas kosztować. Zaczynając może od pokory,
aż po wysiłek. Przed czym uciekam? I drugie pytanie. Kogo i co Pan Bóg chce uratować? Pan Bóg posyła swoje słowo raz, drugi, bo chce ratować, dać życie, dać miłość. I ta niedziela Słowa Bożego, właśnie ta Ewangelia, gdzie Jezus wzywa, wręcz właśnie ratuje i mówi: nawracajcie się, zobaczcie trochę inaczej, uwierzcie w Ewangelię. I na słowa powołania właśnie apostołowie zareagowali natychmiast. Natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. W innym tłumaczeniu jest, że z miejsca poszli od razu za Nim. Nie odwlekali, nie wykręcali się. Poszli za Słowem Jezusa. Myślę, największym owocem tej niedzieli Słowa Bożego będzie to, że właśnie od dzisiaj nasza Biblia będzie otwarta. Kiedy wrócimy do naszych domów i otworzymy, położymy ją, czy to przy naszym łóżku, czy na biurku, czy stole, i była wciąż otwarta, żebyśmy mogli do niej zaglądać. Właśnie z takim nastawieniem. Panie Boże, Tato, proszę mów. Potrzebuję Twojego słowa. Chcę je usłyszeć.